Gotowanie na ekranie z babą na keto. Zapraszam! Wbijamy jajo, dolewamy śmietanki 30%, około 10 gramów, solimy, pieprzymy, dodajemy ostrej papryki i na koniec oczywiście suszone pomidory. Całość dokładnie mieszamy do połączenia składników. Rozgrzewamy patelnię, dajemy około 10 gramów masła i możemy przystąpić do smażenia naszego naleśnika. Jak widzicie, nasz naleśnik od spodu już się ściął, więc dodajemy plasterek sera przecięty na pół i wbijamy na środek jajo. Od razu brzegi zawijamy do środka, możemy troszkę przycisnąć, aby ten serek nam skleił właśnie te nasze brzegi. Zmniejszamy ogień, przykrywamy przykrywką i czekamy, aż jajko się zetnie. No i co, kochani, wykładamy na talerz. Ja raz jeszcze posypałam pomidorami suszonymi, przyprawiłam solą i pieprzem. Oczywiście nie zapominajmy o dodatkach, czyli oliwki czarne, papryka i roszponka. Paprykę pokroiłam w kosteczkę, ale oczywiście możecie i w paseczki, i w trójkąciki, w co tylko chcecie. W sumie jak teraz patrzę, to nie wiem, czy to jest kwadrat. I trójkąty, i rąby, i prostokąty, wszystko po kolei. I tak to się prezentuje, ale oczywiście to nie koniec, bo jeszcze brzuszki łososia ja kupuję w Biedronce. Teraz mogę powiedzieć, że to koniec. No i co, kochani, życzę Wam smacznego. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to napiszcie, co jeszcze poprawić, aby było lepiej.